Myślę, że wszystkim nazwa Wiedźmin jest dobrze znana. Myślę, że to jest w chwili obecnej towar eksportowy, z którego dumni jesteśmy my, Polacy, jako naród, ponieważ świat docenił właśnie Wiedźmina. Wiedźmin, czyli książka Andrzeja Sapkowskiego, zrobiła na początku niesamowitą karierę u nas w kraju. Potem na podstawie tej książki powstał komiks w 93 narysowany przez Bogusława Polcha, a do scenariuszu Andrzeja Sapkowskiego i Macieja Parowskiego. Następnie oczywiście gra komputerowa, która zrobiła niesamowitą właśnie karierę na świecie i przyczyniła się do tego, że powstały kolejne komiksy właśnie z tytułem Wiedźmin. Mam tutaj na myśli Rację stanu, do scenariusza Michała Gałka z rysunkami Arkadiusza Klimka, Łukasza Polera, a także komiks Wiedźmin stworzony przez Amerykanów, do scenariusza Paula Tobina z rysunkami Joe Querio, z kolorami Carlosa Badilli i z okładką Mike'a Mignoli. Czyli naprawdę Wiedźmin zaczął żyć własnym życiem. Wszystko zaczęło się od książki, a komiksy i gry uzupełniają ten niesamowicie bogaty świat stworzony przez Andrzeja Sapkowskiego. No, Wiedźmin, no myślę, wydaje, że wszyscy chyba wiecie, kim jest Wiedźmin, prawda? Czyli takim wędrowny, no, Wiedźmin, no, czyli nie Wiedźma, tylko ten Wiedźmin. No, w sumie troszeczkę tak, ale jest to właśnie taki wędrowny koleś, który uzbrojony w miecz oraz takie ograniczone zdolności magiczne, siecze na zlecenie okolicznych chłopów, okolicznych ludności jakieś potwory. A tych potworów w świecie Andrzeja Sapkowskiego jest naprawdę niesamowita ilość. Ja pamiętam, że to Wiedźmina odkryłem w czasie, kiedy bardzo pasjonowałem się grą Heroes of Might and Magic 3, a kiedy ta właśnie gra wyszła na światło dzienne paręnaście lat temu. No i w tym momencie mi się wydaje, że chyba wszyscy miłośnicy tej pozycji, jaką jest Heroes of Might and Magic 3, jak najbardziej bardzo gustowała i gustuje cały czas oczywiście w świecie wykreowanym przez Andrzeja Sapkowskiego. No ponieważ tutaj oprócz ludzi mamy jeszcze inne rasy, elfy, krasnoludy oraz w ogóle jakieś takie owłosione ludziochomiki i jaszczury. Tu musicie mi wybaczyć, ponieważ nie jestem tak biegły i obcykany jak wy, drodzy słuchacze, w świecie Wiedźmina. No bo wiecie, no Wiedźmin to ma tyle pewnie fanów i psychofanów, co Władca Pierścieni albo Gwiezdne Wojny, gdzie są ludzie, co po prostu orientują się w tych wszystkich rasach, nacjach, nazwach tych potworów. Ja pamiętam, kiedyś starałem się przeczytać bestiariusz właśnie do świata Andrzeja Sapkowskiego i on tam miał naprawdę mnóstwo różnych kreacji, różnych wariacji na temat tych popularnych w grach fantasy stworach mistycznych i mitycznych. Także no, niesamowity świat fantasy wydany u nas w wersji polskiej. Dlaczego to mówię? Oczywiście, ponieważ przyniosłem do radia komiks Wiedźmin, ale to nie jest ten komiks Wiedźmin amerykański, ani ten stworzony przez Polaków 4 lata temu, czyli chodzi mi tutaj komiks Racja stanu, ponieważ wydawnictwo komiksowe odkurzyło komiks Wiedźmin z 93 roku. Tak, ten rysowany przez Bogusława Polcha do scenariuszów w zasadzie, ponieważ to była taka kooperacja Macieja Porowskiego i Andrzeja Sapkowskiego, komiks Wiedźmin. Są to wersji komiksowej opowiedziane historie, które można znaleźć w książkach Andrzeja Sapkowskiego. Mamy tutaj po kolei o ojcu naszego Geralta z Rivii, później o tym, jak Geralt, mamy kolejny album poświęcony temu, jak Geralt uczył się, miał te swoje szlify wiedźmińskie w tej szkole dla wiedźminów. Mamy te, i to jest bardzo fajnie się to czyta, przyznam szczerze, bo wcześniej na początku audycji mówiłem o Naruto, o tym, że oni tam mają taki świat i Akademię Ninja, gdzie uczą się też walczyć, wykorzystywać te swoje techniki, i mamy tutaj również w wersji polskiej, także również przez ten pryzmat bardzo fajnie się czyta właśnie komiks Wiedźmin z 93 roku, ponieważ no już w 2015 oczywiście każdy z nas ma na swoim koncie inne współczesne pozycje, gdzie dominuje walka, jak na przykład komiksy amerykańskie, mainstreamowe, albo mainstream japoński w formie mang shonen, ale mamy to właśnie też wydanie z 93 po polsku. I można też tak przez pryzmat tych współczesnych
utworów krytycznie podchodzić właśnie do tego komiksu. Oczywiście, dobra, bo to jest tak, komiks, który jest na podstawie książki. Ja wiem, że jest mnóstwo ekspertów po różnych portalach fanowskich poświęconych fantastyce. Jestem świadom, że na pewno powstały już albo powstaną artykuły, które będą porównywać wersję kinową od wersji książkowej, od wersji komiksowej. Ja bym w tym momencie nie chciał zabierać tej przyjemności w kreowaniu tego takich właśnie treści tym wszystkim ekspertom, tym bardziej, że ja sam za eksperta od Wiedźmina się nie uważam. Ja bym chciał naprawdę bardziej podejść do omówienia komiksu Wiedźmin, jak do omówienia po prostu komiksu, co nam oferuje w odróżnieniu od filmu i od książki, po prostu. Przede wszystkim fakt, że mamy na przykład historię o strzydze, no bo dobra, bo po tym jak mamy opowiedzianą historię zdrada, gdzie akcja dzieje się w właśnie tych szkołach wiedźmińskich, później mamy kolejne dobrze znane, mi się wydaje, i z filmu, i z książek historię o strzydze, albo o złotym smoku. To wszystko jest ubrane w szatę graficzną Bogusława Polcha. I tutaj też jest ciekawostka, ponieważ Bogusława Polcha odgrzebuje teraz wydawnictwo komiksowe. Mamy takie fajne wydanie zbiorcze Funkiego Kowala w twardej oprawie, co myślę zaspokoiło, zasyciło rynek kolekcjonerski. Mamy ekspedycję, przepraszam, również Bogusława Polcha w wydaniu kolekcjonerskim zbiorczym w takiej podobnym wydaniu, jeśli chodzi o okładkę, w podobnej szacie graficznej, i również Wiedźmin, czyli w tym momencie mamy wydanie kolekcjonerskie, można sobie na półce uzupełnić praktycznie oprócz komiksów ze Żbikiem całą twórczość Bogusława Polcha, i pod tym względem to jest bardzo fajne. Mi się wydaje, że w tym momencie część z was, czytelników, zbieraczy, się po prostu ucieszyło, ponieważ na święta można sobie sprawić taki bardzo fajny prezent po prostu. No nie ukrywajmy, komiksy, ekspedycja, Funky Kowale czy Wiedźminy, żeby, jeśli ktoś teraz zaczyna kolekcjonować komiksy i chciałby mieć klasykę komiksu polskiego u siebie w domu, tak samo jak postawić na półce obok Krzyżaków czy Pana Tadeusza, no to w tym momencie będzie miał problem, ponieważ te albumy sprzed paru dziesięciu lat, no nie zawsze są w dobrym stanie. Tym bardziej, że na półce takie albumy z nie dość grubą i sztywną okładką, no to też nie wyglądają zbyt atrakcyjnie. Także wydawnictwo komiksowe odgruzowując, znaczy wyciągając na światło dzienne te stare publikacje, te klasyki polskiego komiksu Bogusława Polcha, no też łata pewną dziurę, ponieważ możemy po prostu mieć w bardzo fajnych, zbiorczym wydaniu te wszystkie komiksy. Dlaczego też zbiorczym? No może to też przerażać fakt, że tak trzeba na raz naprawdę dużą, sporą sumkę sobie wywalić, żeby mieć na przykład całą ekspedycję albo całego Wiedźmina. Z drugiej strony, jeśli się nie mylę, to na rynku polskim jednak nie udaje się za bardzo sprzedawać zeszytów albo albumów, że jednak jeśli mielibyście do wyboru albo całą tą historię, te 6 albumów z cyklu Wiedźmin z lat 90. zebrać osobno, to byście po prostu więcej zainwestowali niż w takie zbiorcze wydanie. Jeśli chodzi o sposób opowiadania historii, tutaj Maciej Parowski, przepraszam, musiał pomóc Andrzeju Sapkowskiemu, żeby zaadoptować tę historię do wersji komiksowej. I moim zdaniem to bardzo fajnie wyszło, autentycznie. Są pewne różnice, inaczej się to czyta niż czytało się książkę, inaczej się to czyta niż ogląda się film, ale te historie są zgrabnie opowiedziane, nie mam tutaj zastrzeżeń. Natomiast z uśmiechem na ustach czytam te sceny dynamiczne. Tutaj trzeba przyznać, że no old school, stara szkoła, ale mamy to w bardzo fajny sposób rozrysowane. Troszeczkę współczesnego czytelnika będą razić takie ortogonalne, takie klasyczne, oldschoolowe kadrowania, kompozycje plansz, ponieważ te sceny walk bardzo szczegółowo opowiedziane, aż proszą się o taki dynamiczny podział kadrów, czyli o jakieś takie skosy po prostu, żeby te kadry były bardziej skośne, a nie wszystkie, wiecie, prostokątne, sztywno na jednej stronie. Więc pod tym względem myślę, że współczesny czytelnik będzie z uśmiechem na ustach po prostu czytał ten klasyk, a tak to
porządnie po prostu zrobiony komiks. Mi się wydaje, że Bogusława Polcha wszyscy kojarzymy z takiej drobiazgowej szaty graficznej. W komiksie Wiedźmin, w przeciwieństwie na przykład od Funkiego Kowala albo od Ekspedycji, gdzie naprawdę pokazał no, niesamowitą klasę, genialny warsztat, w komiksie Wiedźmin jest troszeczkę gorzej, w porównaniu oczywiście do tych lepszych komiksów. Polch tutaj unika teł, ale cały czas jest ta historia utrzymana w takim nurcie realistycznym. Także zapraszam wszystkich do serii Wiedźmin z 93 roku, ale wydania kolekcjonerskiego z wydawnictwa Wydawnictwo Komiksowe.